Kliknąłeś w ten film, ponieważ chcesz się dowiedzieć, jak zrobić ulubiony trik Underfair Reynoldsa? Także siema, Artem z tej strony. I w tym filmie dowiesz się, jak zrobić frontside flipa. Także bez zbędnego lecimy z tematem. Ale najpierw... Chcesz kupić nowy sprzęt deskorolkowy, ale masz ostatnio krucho z hajsem? Także nie masz co się martwić, ponieważ zapraszam cię na Neighborhood Skate Shop, gdzie możesz kupić sprzęt w okazyjnych cenach. Zobacz! Właśnie doszła do nas jesienno-zimowa kolekcja polarów. Tylko 279 PLN-ów. Oprócz tego to nasz sklep od topowych sklepów różni się tym, że prawie każdy produkt jest dokładnie opisany. Także każdy, nawet najbardziej wymagający skejcik, powinien coś znaleźć tutaj dla siebie. Mamy jeszcze coś do zaoferowania. Te deski lub inny asortyment skate shopu możesz kupić 10% taniej. Wystarczy tylko, że przy wystawce wpiszesz kod skateboard.pl, a zachowany hajs możesz wykorzystać na coś innego. Także to wszystko i lecimy z filmem. Także co musicie umieć do wykonania tego triku? Dosyć wysokie ollie, kickflipa oraz frontside 180. Poradniki, jak zrobić powyższe triki, znajdziesz w karcie w prawym górnym rogu. Frontside flip składa się właśnie z tych trzech wymienionych przeze mnie trików. Więc jak zabierzesz się do nauki frontside flipa, to polecam ci wyuczyć się najpierw tych trzech do takiego stopnia, gdzie będziesz je robić prawidłowo za każdym razem. Ten triczek jest o tyle dziwny, że jest prawie jak hard flip. Tylko że jedyna różnica jest taka, że obracamy się ciałem. Więc moim zdaniem, jak chcesz się nauczyć frontside flipa, to powinieneś się najpierw nauczyć hard flipa. Wtedy będzie ci zdecydowanie łatwiej nauczyć się frontside flipa. No to przejdźmy do ustawiania nóg. Tylną nogę ustawiasz prawie tak samo jak do hard flipa, czyli na czubku taila. Natomiast przednią nogę na środku deski albo trochę wyżej. To zależy od osobistych preferencji. Ale ja nauczyłem się tego triku trzymając nogę właśnie na środku. Przy wybiciu tego triku musisz mieć otwarte ramiona. Potem tylną nogą wybijasz deskę, a następnie tylną nogę wypychasz do przodu i obracasz się ciałem. W dalszej kolejności przednią nogą wykupujesz deskę w bok. Wygląda to właśnie w taki sposób, jak widzisz teraz na ekranie. I to jest właśnie klucz do tego triku, ponieważ później skupiamy się tylko i wyłącznie na złapaniu deski pod nogi i tyle. Na końcu lądujemy i odjeżdżamy. No i ziomeczko, możesz się teraz jarać, bo zrobiłeś ulubiony trik profesjonalnego skatera. No to teraz idź i go ze 16 schodów. Powodzenia. A tak zupełnie na poważnie, to na początku polecam ci nauczyć się tego triku na jedną nogę, czyli najpierw na tylną, a potem na przednią. A jak to masz już ogarnięte, no to przełącz się w tryb full commitment i... Również polecam się nauczyć tego triku w miejscu, a potem stopniowo dodawać prędkość. Poza tym to musisz też pamiętać o tym, że należy być w pełni zmotywowanym do ćwiczenia tego triku, żeby deska nie wbiła się w krocze. Także miej to na uwadze. No to teraz najczęściej popełniane błędy dotyczące tej sztuczki. Nie wykonujesz całej rotacji. Bardzo oczywisty problem. W tym przypadku musisz się skupić bardziej na wykonaniu pełnego obrotu ciała. Sam na początku nauki tego triku to lądowałem właśnie tylko w 90 stopniach. Lądujesz na grafice. W przypadku tego błędu to musisz trochę mocniej kopnąć. Właściwie to i tak już progres, dlatego że wylądowałeś obiema nogami, tylko że nie od strony gripu. Możesz też wylądować ten triczek na jedną nogę. To też jest dosyć oczywiste. W tym przypadku to musisz się trochę bardziej postarać, ponieważ siedzi to tylko w twojej głowie. Albo po prostu trochę wyżej podskocz. Mam nadzieję, że pomoże. Możesz też wylądować na primo. To się zdarza, także nie poddawaj się i próbuj dalej. Możesz też wylądować ten trik, ale wyrzucić się z deski. Deska, deska, deska! W przypadku tego błędu w wykonywaniu tego triczku to musisz być wyprostowany. Albo przyspiesz, mi to akurat pomogło przy nauce tej ewolucji. No i to chyba tyle. Ech.
te moje frontside flipy wyglądają okropnie. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tej sztuczki, to zapraszam się nimi podzielić w sekcji komentarzy. Także to wszystko w tym filmie. Jeżeli ci się spodobało, no to oczywiście wiesz, co możesz zostawić. A jeżeli ci się nie spodobał, to napisz mi w komentarzu, co ci się w tym filmie nie podobało. Wszystkie linki do social mediów oczywiście znajdziecie się w opisie tego filmu albo w przypiętym komentarzu. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowy, no to zostaw subskrypcję. Także to tyle, trzymajcie się i cześć!